raz czwarty. Nie, Kobylanka będziemy obchodzili uroczyście. Świętowali pamięć, jak niektórzy mówią, 200 tysięcy poległych Polaków. Chciałem Państwu zaprezentować na początku, co o tych czterech się dzieje. Czekamy w jakimś skupieniu, bo jeszcze chcemy przed syreną modlitwę. Czekamy w jakimś skupieniu na syrenę. Na syrenę, podczas której będzie wznoszona i pozostawała przez 60 dni, 63 dni na naszym maszcie flaga polska, Polski Walczący. Tak to właśnie już od 4 lat jest. Potem chcemy dopełnić zobowiązania danego rok temu czy 2 lata temu mieszkańcom Reptowa, którzy przygarnęli i opiekowali się. Już dzisiaj wiemy, powstańcem warszawskim, człowiekiem, który otrzymał karę śmierci, chyba kilkakrotną, i który umarł w 50 latach zapomniany. Chcemy po raz pierwszy złożyć kwiaty na grobie tego człowieka i zobowiązać się, że za rok wybudujemy mu pomnik taki, na jaki taka osoba powinna zasługiwać. Potem chcemy złożyć kwiaty w ekspozycji Powstania Warszawskiego symbolicznej w Urzędzie Gminy, która ta ekspozycja też będzie trwała przez 63 dni. I złożymy kwiaty też, czy wieniec przed naszym pomnikiem niepodległości, który mamy nadzieję stanie do 11 listopada. Mam jeszcze sekundę czasu. Księże Proboszcze, w imieniu wspólnoty Kobylanki, proszę Ciebie o modlitwę. Kilkanaście lat temu miałem okazję przez chwilę rozmawiać z jednym z powstańców warszawskich. Pytałem, jakie modlitwy im towarzyszyły w tych trudnych chwilach. Bardzo szybko odpowiedział dwie: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Teraz odmówmy te dwie modlitwy, powierzając tych, którzy oddali życie za ojczyznę. A dla tych, którzy jeszcze są pośród nas, prośmy o Boże błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale na sprawę bez wody. Zdrowaś Maryjo, łaska Pana, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. A światło świętej stanie pełni świat. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło świętej stanie pełni świat. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło świętej stanie pełni świat. Przez Twoje miłosierdzie niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i niech pozostanie na zawsze. Dziękujemy księdze proboszczu za modlitwę. Mamy, ile mamy czasu? Jeszcze odśpiewam. Bo tak, żebyśmy się zmieścili. Ja proponuję tym może, co dobrze, później. Bo się boję, bo o 17 bardzo chcę rozpocząć tym właśnie finałem. Ale potem, drodzy Państwo, no cóż, my
my powstańcom, co my możemy? My możemy właściwie nic, kompletnie. Nic nie zastąpi śmierci ludzi, ale jedna rzecz jest dla nich na pewno będzie miła. To jest, są pieśni. Jeżeli byście Państwo towarzyszyli nam jeszcze przez sekundę po tych syrenach, to chciałbym namówić Państwa do śpiewania hymnu państwowego jako coś oczywistego. I potem czterech bardzo krótkich, myślę, że bardzo skocznych, miłych, wesołych, bo przecież wojna dla Polaka to nie jest cały czas tylko łzy. No oni właśnie we łzach radowali się tak samo, wiedząc, że coś tam za chwilę, nawet jeżeli ich nie będzie na ziemi, to jeszcze będą spoglądali na to wszystko, na tą rzeczywistość z lotu ptaka. A więc pozwólmy sobie potem te piosenki odśpiewać im. I cóż, i po wszystkim, i odrodzimy się do domu. Mam nadzieję, że każdy z nas dzisiaj tam wieczorem jeszcze wspomni sobie ten zryw tych wspaniałych ludzi. Ja tutaj jeszcze potem w trakcie może piosenek byśmy rozdali, tutaj takie mamy gadżety. A teraz proponuję, panie Marcinie, mamy jeszcze 2-3 minuty, tak mniej więcej. 2 minuty mniej więcej mamy, to proponuję, żeby się ja zamknął, a Państwo pozostawali też w skupieniu, w ciszy. Spróbujmy przemyśleć te 2 minuty i natknąć refleksją ten mijający czas, zbliżający się do tej naszej syreny. Mam nadzieję, że tam Pani gdzieś już czuwa. To tyle i pozwólmy sobie w ciszy poczekać na sygnał. O tyle nie, bo teraz byśmy rzeczywiście zanieśli te kwiaty tutaj pod tą ekspozycję. Ja bym prosił naszą grupę paramilitarną, aby tę pierwszą wiązankę kwiatów wzięła i tak jak zwyczajem zeszłego roku zanieście tam do urzędu pod tą ekspozycję. Panie komendancie, tam proszę bardzo poprowadzić, dać rozkazy, postać tam na warcie, żeby to było 5 sekund przynajmniej. Teraz bym prosił Panią Dyrektor Domu Kultury, naszego Centrum Rekreacji, aby położyła ten wieniec na tym naszym przyszłym pomniku i prosiłbym wszystkich, którzy mają kwiaty, żeby te kwiaty położyć na pomniku niepodległości, bo tak widzę, że tam mają znicz. Bym zapraszał Pani Sołtys, no zawsze na miejscu, zawsze z kwiatami, zawsze pamięta.
zawsze w Warszawie 11 listopada przysyła nam wielkie podziękowania z Marszu Niepodległości. Dziękujemy pani naszej Danucie Bagińskiej, sołtysie Jarosławowi Pomeranki. Bardzo dziękuję wszystkim za złożone kwiaty. Mamy już też dokonaną ceremonię w urzędzie. My się rozjedziemy, natomiast delegacja młodzieży z panem Marcinem Lewickim pojedzie na cmentarz, złoży tam specjalną wiązankę kwiatów. Stańcie może tam jeszcze przy tej naszej plaży. A teraz proponuję, żeby nie przedłużać, nie zanudzać i pozostawać w takim miłym nastroju, piosenki powstańcze. Po kolei, tam panie Marcinie, jeżeli możesz, to sobie z nimi zaśpiewamy i potem życzę wam miłego dnia i dużej refleksji do końca tego właśnie, do końca tych 63 dni. Niosły wiary, młodzież Polski ziemi sól. Niech się Polsko niemy wspiera, swoich miast i swoich pól. Serca prawy czyną wola, serca, które znają ból. Ej, żołnierze, ramię w ramię, niech nas Polska wspiera dłoń. Niech będziemy albo z chwałą Polski wiatr pod Polską stron. Polski wiatr pod Polską stron. Ten, kto myślał, że nas złamie pałą strefy naszych chat, niech pamięta podróż na czole nie. Ej, żołnierze, ramię w ramię, niech nas Polska wspiera dłoń. Zwyciężymy albo z chwałą Polski wiatr pod Polską stron. Polski wiatr pod Polską stron. Warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, też strumą duch, pracując za duch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, też strumą duch, jak stało. Każdy chłopaczek chce być radny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kura trafi jaka, poprosisz pannę, ja ci buziaka, hej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, węsuj mój duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, węsuj mój duch, jak stał. Z tyłu za linią dekowniki, intendentura, różne użyki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, ten swój młody duch, pracując za duch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, ten swój młody duch, jak stał.
karny pan. No to jest skandal. Dlatego pozwoliłem sobie jako centralę, bo to było autoryzowane przez Urząd Poznania Maszyńskiego, czy takiego niedołączonego człowieka, coś masz do powiedzenia? Zabrać głos, nie ma. Drodzy Państwo, a więc...